I mówi to typ, który całymi dniami zmywa kubki. Mój prawy sierpowy bywa zabójczy. Kiedyś na przykład. Proszę, bez anegdot. Nie mam zbyt wiele. Witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z Alex. No długo nie trwało, od razu zatrzymałem nagrywanie ostatniego odcinka i włączyłem nagrywanie kolejnego. Ze względu takiego, że no mamy tutaj jeszcze misję do dokończenia. Dużo nam nie zostało. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, no to zapraszam do poprzedniego odcinka. A jeżeli wam się nie chce, no to zbieramy teraz pieniążki właśnie dla jednego tutaj z, powiedzmy sobie, ludzi, którzy pilnują albo starają się pilnować więźniów, którzy siedzą w klatkach. I próbujemy zebrać pieniądze na jedzenie dla nich, bo najwidoczniej to jest problemem. Pomimo tego, że mam masę jedzenia w plecaku, no to odstąpić im coś swojego to jest problem. Musimy biegać jak taki królik od jednej i do drugiej osoby i po prostu prosić się o pieniądze. Dlatego no. Attyla czeka na dostawę nowych stworów. To fajnie. Dlaczego sam mi tego nie powie? Zawsze wyręcza się innymi. Słuchaj. Zabijanie bestii to jedno, ale pochwycenie ich to zupełnie inna bajka. Nie wystarczy w tym celu pstryknąć palcami. Znałam się na rzeczy. Przegnałam przez bramę więcej bestii niż ktokolwiek inny. Okej, dlaczego nie naprawisz klatek, kiedy Attyla może spodziewać się swoich stworów? Dlaczego nie naprawisz klatek? A dlaczego ty wtykasz nohal w cudze sprawy? Ja już się w życiu napolowałam. Nie muszę nic więcej udowadniać. No jasne, zrzęda ze mnie. No trudno. Dzień w dzień się zacharowuje, podczas gdy Attyla tylko się włóczy i wygłasza przemowy. Okej, zrób sobie przerwę. Co się stało? No opowiadaj. Co się stało? Ciała. Mnóstwo ciał. Cholera. Za dużo powiedziałam. Moje przemyślenia i tak nikogo nie interesują. Mylisz się, na to wygląda, a teraz idź. Nagle mnie sprawy. Nie no, no mylisz się. Mylisz się. Właściwie łatwo to wytłumaczyć. Kłusownicy złapali nowe sługi Rawaka. Ludzi. Bestie to rozumiem. Działają instynktownie. Ale ludzie? W zeszłym miesiącu straciliśmy troje pojmanych. Dobrych ludzi. Z tymi klatkami ciągle są jakieś problemy. Co zamierzasz na to poradzić? Ja? Nic. Radykołowie wielbią śmierć. Kochają to. Mimo to liczą, że będę posłusznie wykonywać obowiązki. Niby jak? Nikt nie pomógł mi sprowadzić moich więźniów z powrotem. Okej, co do łowcy bestii. Aleksiej potrzebuje regularnych dodatków na więźniów. Nie, porozmawiajmy sobie najpierw o tym, co tutaj omawiamy teraz, bo to jest jednak ta misja właśnie dla Attyli. Co do łowcy bestii? Poszukam ich. Poszukam ich. Naprawdę? Tak. Doceniam to, ale nie należysz do Morkonów. Nie musisz się do tego mieszać. Sam o tym zadecyduję. Skoro tak stawiasz sprawę, nie mam zresztą wielkiego wyboru. Tylko posłuchaj, nie mogę pozwolić, byś trudził się sam. Podzielimy się zadaniami, dobrze? Ty namierzysz Ilkę i jej ludzi, a ja zajmę się pozostałymi. Okej, jak to pozostałymi? Jak to pozostałymi? Nowymi rekrutami. Pewnie popadli w tarapaty. Załatwię to. Powinieneś poradzić sobie z ludźmi Ilki. Jeszcze jedno, zanim odejdziesz. Dałam Ilce środek usypiający dla bestii. Raczej nie zużyła go w całości, więc przynieś mi resztę. Wszystko jasne? Jakieś pytania? Odnajdź Ilkę i dostarcz mi środek usypiający. Świetnie. Wkrótce wyruszam. Uporam się tylko z kilkoma kwestiami. A przy okazji dziękuję za ratunek. Szczerze. Okej, widzicie, ona jednak jest w porządku, jak się z nią rozmawia. Powiedzmy na jej poziomie. Coś mi się wydaje, że Attyla może nie trawi jej, bo ona mówi bardzo wprost to, co jej się nie podoba. Okej, dokąd udała się Ilka? Dokąd udała się Ilka? Poluje na kamienne ważki na południowy wschód od Karakis.
Tylko uważaj, by nie zapędzić się na terytorium górskich troli, jasne? Żeby się to dla ciebie skończyło. No, też tak uważam. W sumie mamy jeszcze misję otwartą u berserków w forcie, żeby uporać się z trolem. Aleksiej potrzebuje regularnych datków na więźniów. Dlaczego on w ogóle łapie obcych? Póki radykałowie są w pobliżu, niech lepiej nie liczy na wiele. No, z tym się zgodzę. Czyli się nie dołożysz? Tego nie powiedziałam. Przedstawiłam ci jedynie swój punkt widzenia. Jeśli zdołam jakoś pomóc, chętnie to uczynię. Aleksiej może na mnie polegać. Okej, okay, świetna sprawa. Ideolo, wręcz bym powiedział. Dobra, więc mamy już teraz co robić. Interesujące, interesujące. Przebiegnijmy się teraz dalej. Chyba musimy teraz zejść sobie piętro niżej, bo z tego co widzę właśnie mamy tutaj już dwie osoby praktycznie pod nami, z którymi będziemy mogli sobie pogadać. Jest tutaj gdzieś zejście na dół? Takie szybkie? Nie, myślałem, że tutaj może będzie jakaś dziurwa w podłodze. No ale z tego co widzę nie ma żadnej dziurwy. Ale tutaj jest dziurwa. A więc jazdunia. Po coś mamy naszego jetpacka w końcu. Okej, przejdę tędy w ogóle? Chyba tak, co? Czy nie? No, przed kim się ukrywasz? Przed nikim się nie ukrywam, ja chciałem po prostu trochę się przegliczować tutaj na drugą stronę. Okej, tutaj jest Tengis. Trzymacie w klatkach wycieńczonych więźniów. Martwi nie wołają jeść. I ty się na to godzisz? Reprezentuję radykałów. Nie widzimy sensu w tym, by przekonywać niewiernych do naszych racji. A teraz idź. Mówiłem, dopóki nie otrzymasz zgody na pobyt, nic nie zdołam uczynić. Okej, okay, rozumiem. Z jakiegoś powodu mogę sobie z nim jeszcze raz pogadać, albo dalej z nim porozmawiać. Aha, pomówmy znowu o tych więźniach, czyli to jeszcze nie jest koniec naszych tutaj rozmów. Pomówmy znowu o tych więźniach. Ile razy mam powtarzać? Póki nie otrzymasz zgody na pobyt, równie dobrze możesz zniknąć. Okej, czyli z tym nic nie zrobimy. Okej, Baltuga. Batulga. Robisz coś jeszcze poza pilnowaniem piwnicy? Robisz coś jeszcze poza pilnowaniem piwnicy? Modlę się do Rawaka i hartuję ducha. Nauczam też bólu, ale o tym już wiesz. Po prostu zbyt wielu próbuje się przed nim uchylać, a przecież cierpienia trzeba w życiu zaznać. Jeżeli jednak pytasz mnie o praktyczne aspekty mojej pracy, chętnie się nimi z tobą podzielę. Okej, okay, naucz mnie czegoś o walce. Naucz mnie czegoś o walce. A? Z chęcią. Okej, okay, czyli może... nie, tutaj z tego co widzę, to chyba u niego to jest też niedostępne. Tak. No dobra, czyli porozmawiamy sobie tutaj o właśnie jedzeniu dla więźniów. Aleksiej potrzebuje eleksitu na zakup jedzenia dla więźniów. To jeden z tych płaczliwych kłusowników, którzy próbują nawracać więźniów? To cisterny krwi z nimi, a nie brzuchy im napełniać. Po co marnować na nich kryształki? Dobra, nieważne. No dokładnie, dobra, nieważne. Okej, okay, została tylko chyba jedna osoba. Chyba, że musimy teraz poczekać jeszcze dzionek albo dwa i dopiero wtedy pójść znowu do Tengisa. Pobiłem Dixona. No i co? Chcesz za to medal? Minie kilka dobrych miesięcy, zanim wróci do zdrowia. Proszę, oto twoja dola oraz wygrana. Bez 10% opłaty manipulacyjnej. Nic nie wspominałeś o żadnej opłacie. Nie? Pewnie mi umknęło. To niestety przykra konieczność, muszę jakoś utrzymać ten interes. Masz drobne odszkodowanie. Daj znać, kiedy poczujesz się gotów do następnej walki. Powiem ci, z kim się zmierzyć. No w sumie już zaraz byłbym gotów. Okej, okay, ale porozmawiamy sobie najpierw o więźniach. Więźniowie potrzebują lepszej opieki. A co ja na to poradzę? To problem Aleksieja. Zbieram eleksit, dzięki któremu pomoże im przeżyć. No to mogłeś sobie oszczędzić wycieczki do mnie.
Nie mam tu nic do oddania. Ani rzeczy, ani kasy. Na twoim miejscu w ogóle przestałbym się tym zajmować. Tylko wkurzysz ludzi. Okej, okay, no dobra, to porozmawiamy sobie jeszcze o możliwości znowu bitki tutaj. Mogę się bić. No i to mi się podoba. Ile kryształków chcesz postawić? Zobaczmy, znowu możemy zrobić 250, dlatego czemu by nie? To zawsze będzie 200 kryształków więcej, jeżeli uda nam się wygrać. Idę na całość. Twój kolejny rywal to Aleksiej. Ja. Z zewnątrz twardy skurwiel, ale pod spodem mięciutki jak puch. Myśli, że to mu pomoże poprawić sytuację, stać się kimś. Nie mam pojęcia, dlaczego to sobie ubzdurał. Daj mu porządny łomot. Może wbijesz mu rozum do głowy. No właśnie, wiem, gdzie znajdę Aleksieja, no bo w sumie dla niego właśnie tą misję wykonujemy. Okej. Okay. Gdzie znajdę Aleksieja? Często przesiaduję tutaj, w piwnicy. A jeśli nie, to pewnie będzie przy klatkach. Na razie go tu nie widzę, więc chyba wiesz, co dalej robić. Jak najbardziej, okej. Okay. My dla niego tutaj właśnie robimy tą misję, bo to on zajmuje się tymi ludźmi w klatkach właśnie. Dlatego teraz nie wiem, czy muszę poczekać naprawdę jeszcze dzień albo dwa, aż tutaj ktoś się do mnie zgłosi. No interesujące. Dobra. Wiecie co, ja sobie chyba w takim razie... Mam tutaj gdzieś właśnie Aleksieja oznaczonego? Chyba nie. Ale zobaczmy sobie tutaj... dziennik. Okej, okay, Venia, przekażę coś na więźniów. Peltuga nic, nic. No i z tego co widzę, to dopiero będziemy mogli dokończyć tą misję. Tak naprawdę. Jak już będziemy w stanie tutaj sobie z tamtym kolegą porozmawiać. Dlatego otworzę jeszcze raz dziennik. I mamy kurier dla Dixona, tego jeszcze też nie możemy zrobić, bo musimy odczekać też dzień. Zawody Ghosty. Aleksiej to mój następny przeciwnik, muszę go odnaleźć. Dlatego teraz, używając teoretycznie tą misję, możemy pójść sobie do Aleksieja, dać się zaprowadzić do Aleksieja i również zobaczyć, czy możemy tego questa już jak gdyby oddać, bez rozmawiania sobie z tym kolegą tam na dole. Czy musimy... teraz pokazuję im, żeby zejść na dół? Dlaczego? A, bo tędy dokładnie. Okej. Okay. Aleksiej. Jeśli chodzi o tych więźniów... Co z nimi? Okej, okay, nie możesz się po prostu wypuścić? Jak myślisz, kto nie pożałowałby sam nam kilku kryształków? Okej, okay, jak mogę... Ja też mogę się złożyć? Okej, okay, ja też mogę się złożyć? Ja też mogę się złożyć? Pewnie, że tak. Przyda się każda pomoc. No to oczywiście na jedzenie... Na pewno damy trochę kryształków. Proszę. Kupię za to trochę jedzenia. Dzięki. Dlaczego zniszczenie wzrost? Jesteś stąd, ale więcej w tobie Morkona niż w niektórych tutejszych. No nieważne, okej. Okay. Jak myślisz, kto nie pożałowałby nam kilku kryształków? Niewielu z nas ma się czym podzielić. Trudno będzie ich przekonać. Poza tym radykałowie są przeciwni trzymaniu więźniów. Zamiast przyszłych braci i sióstr widzą w nich tylko heretyków. Nie przejmuj się kupcami. Ja z nimi pogadam. Chociaż jeżeli nie przekonam Tengisa, to inni też się nie zrzucą. A mówiąc wprost, nie jesteśmy przyjaciółmi. Jeśli wymyślisz jakiś sposób, żeby go nakłonić, próbuj. Okej, okay, czyli aby oddać ten quest musimy... Nie musimy, bo mamy tą opcję. Przykro mi, nikogo więcej nie przekonam. Ale nie chcę tego używać, bo czemu miałbym tego używać, skoro i tak muszę tutaj poczekać dzień albo dwa. Więc zapytajmy się jeszcze, czy nie możesz ich po prostu wypuścić. Nie możesz ich po prostu wypuścić? Wykluczone. Musimy zasilać nasze szeregi, a nie je osłabiać. Niech przestaną się sprzeciwiać i uznają Rawaka za swego pana. Okej, dobra. A więc wróćmy sobie jeszcze raz i porozmawiamy sobie o goście. Gosta mówił, że się pojedynkujesz. A to bydle. Bawię się w to tylko z powodu kryształków. Zresztą i tak zarabiam za mało. To co? Nie chcesz walczyć? Wręcz przeciwnie. Ale z wrogiem, u boku moich braci i sióstr. No ale jeśli bardzo ci zależy, to niech będzie. Stanę z tobą do pojedynku. Okej, okay, gotowy do pojedynku? Gotowy do pojedynku?
Chętnie się z tobą zmierzę, ale później. Najpierw musimy pomóc więźniom. Okej, rozumiem. Czyli jak zajmiemy się tą misją... ukończono zbiórka pieniędzy? Jak to? Dziennik... Dlaczego to jest ukończone? Bo teraz nie rozumiem. Gafa dyplomatyczna. Aha, tutaj jest to z Zozą. Okej, czyli muszę... No dobra. I teraz naprawdę to jest ukończone? Tutaj są zapiski na razie. Misje główne ukończone. Teraz zobaczmy sobie Karakis. Zbiórka pieniędzy. Zgromadzimy wystarczającą ilość środków dla więźniów. Okej, czyli... Skoro to jest zakończone, to możemy się bić? Gotowy do pojedynku? Najpierw musimy pomóc więźniom. Czyli nie rozumiem tego. Coś tutaj chyba jest nie tak. Chyba nie ukończyliśmy tego do końca, tylko musimy jeszcze porozmawiać sobie właśnie z naszym koleżką tutaj. No ale dobra, to na pewno jeszcze nam się odblokuje tak czy tak. I teraz zobaczmy sobie, co jeszcze mamy tutaj otwarte. A więc tak, Attila na tropie świata zewnętrznego, łowcy bestii Venii. Venia dała niektórym ze swoich żołnierzy środek nasenny dla zwierząt. Muszę ich odnaleźć i dopilnować, by wrócił z tym, co im zostało. Werbunek dla Heinricha, to nie, to nas nie interesuje. Wartości Morkonów. Powinienem zapewne czekać kilka nocy, a potem do niego wrócić. Okej. Kurier Dixona. Powiedziałem Dixonowi, że dostarczę jego przesyłkę. Musimy ją również odebrać. Kryształki dla więźniów. Nie no, dalej to jest. Przekonałem kilkoro Morkonów, by przekazali trochę kryształków na rzecz więźniów. Biedacy nie będą musieli już głodować, a Aleksiej będzie zadowolony. Czyli dalej możemy sobie tą misję wybrać i teoretycznie oczekać teraz jakiś czas i porozmawiać i z głosem Kana, który zadecyduje o tym, czy możemy zostać. Słowa wiary. Tutaj jest ten kleryk, no to mnie mniej interesuje ten quest tak naprawdę. No dobra, więc teraz teoretycznie zostaje mi nic innego, jak tylko trochę odczekać, co? Dlatego wiecie, co mi się wydaje? Ja po prostu sobie zejdę na dół, żebym już był no dosyć niedaleko tego... Chociaż nie no, do góry musiał... No nieważne. Poszukajmy sobie teraz miejsca na nocleg. Coś mi się wydaje, że... O nie, tutaj stąd przechodzę tak naprawdę. No ale spróbujmy znowu sobie tutaj przejść. W ten sposób. Nie myśl, że możesz od tak coś ukraść. Nie, 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 ja niczego nie chcę kraść. Ja bym chciał tylko i wyłącznie skorzystać z twojego wyrka, wiesz? Mogę? Przespać się do rana i zobaczyć, czy wtedy będzie coś tutaj... już ciekawego do roboty. Bo jednak nie będę biegał w kółko i robił niczego. Eliksir złodzieja? Duża torba eliksiru. No dobra, przepraszam, przepraszam. Spokojnie, spokojnie. Następnym razem możemy się przespać do północy w sumie i sobie tutaj przyjść. I coś tam zabrać, no bo jednak chyba to poprawi nasze... jak to się nazywa? Naszą zręczność. Dobra, a tutaj mamy piwnicę. Nie wiem, gdzie by tutaj można było się przekimać. Spróbujmy tutaj. Prześpimy się jeszcze raz do rana. Drugiej nocy może już coś nowego się dowiemy. No nie fajnie. Ostatnim razem jak spaliśmy, wszystko było ok. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Cholera. Tyle jest jeszcze do zrobienia. Okej, powinienem zapewne czekać kilka nocy. Ile to będzie kilka nocy, kolego? Bo naprawdę nie mam pojęcia. Przejdźmy się jednak teraz, zanim znowu pójdę spać w tamtą stronę. Może tym razem będzie on bardziej skłonny do rozmowy, albo już zadecyduje nad naszym losem. Bo tak szczerze mówiąc, to nie mam zielonego pojęcia, co jeszcze możemy zrobić. Oprócz oczywiście... Zatrzymaj się, przybyszu. Wielki Khan chce z tobą pomówić. Okej. Nareszcie. Khan poinformuje cię, czy będziemy znosić twoją obecność. Idź z nim pomówić. Niech Rawak towarzyszy ci w twojej podróży. Czyli możemy z nim porozmawiać. Interesujące. Coś słyszałem ostatnio, że to chyba wielki zaszczyt w ogóle móc z nim rozmawiać. Podobno chcesz z nami zostać. Tak. Chcę się do was przyłączyć. Nie, tylko tędy przychodzę. Czy coś w tym złego? Czy coś w tym złego?
Przekonamy się. Każdy tutaj dba o równowagę na swój sposób. Powinieneś pracować tak jak wszyscy. Pasożytów nie tolerujemy. Dowiedz, że zamierzasz działać w naszym interesie. Daj coś od siebie. Co mam zrobić? Powiedzą ci to moi przełożeni. Dość gadania. Obowiązki wzywają. Niech Rawak cię strzeże. Słyszałeś, wielkiego kana. Zgłoś się do Tengisa i Zariny. Przydzielą ci zadania. Okej, czyli tak naprawdę dopiero teraz rozpoczęła się nasza przygoda tutaj. No naprawdę bardzo interesujące. Bardzo interesujące. A więc musimy i tak iść teraz w tą stronę. I sobie z nimi zamienić słówko czy dwa. Ciekawe, ciekawe. No dobra. Nie ma co, przebiegnijmy się. Daleko nie mamy, więc możemy teraz iść sobie w końcu pogadać z tym dupkiem tutaj. Tengis. Jak widzę, pozwolono ci tu przebywać. Skąd wiesz? Bo wciąż żyjesz. Coś ci powiem. Niewykluczone, że zjawiłeś się tu nie bez przyczyny. Może pragnąłeś nadać życiu sens, znaleźć dom. Niemniej jednak nie wolno ci pozostawać w grocie, jeśli nie zaoferujesz czegoś w zamian. Dlatego będziesz robił to, co ci każemy. To znaczy? Wykonywał dla mnie zadania. Okej, daj mi to przemyśleć. No, umowa stoi. Dobrze, umowa stoi. Ewidentnie nie brak ci determinacji. Mimo to pamiętaj, każda klamka zapada tu raz na zawsze. Takie są nasze zasady. Okej, pomówmy znowu o tych więźniach. Pomówmy znowu o tych więźniach. Po co? Wciąż masz zadanie do wykonania. No nie gadajcie mi, żeby... co mam zrobić? Co mam zrobić? Wykonać zlecenie, którego nie mogę powierzyć Morkonom. Dlaczego? Bo inaczej już dawno bym to uczynił. Odnajdziesz Iwana, jednego z naszych wojowników. Powinien wrócić tu jak najszybciej. Odwiedź naszych handlarzy, by zdobyć to, co przyda się podczas wyprawy. Okej, przepustka handlowa od Tengisa. Interesujące. Chodzi o Iwana. Słucham. Okej, przebywa w forcie z berserkami. To wiemy, bo pamiętam Iwana. Pomagaliśmy mu tak naprawdę. Nie wyrusza na poszukiwania bez odpowiedniego sprzętu. Może coś dostaniemy? Nie wyrusza na poszukiwania bez odpowiedniego sprzętu. Nasz dostawca zapewni ci prowiant. Przyda ci się też amunicja. Zapytaj o to handlarza bronią. A eliksiry uzdrawiające? Lepiej wytrzymać ból, niż go zagłuszyć. Chociaż ty pewnie tego nie zrozumiesz. W końcu nie jesteś Morkonem. Znajdź gostę w piwnicy. Prawdopodobnie ci z tym pomoże. W grocie nie brak też mnóstwa innych handlarzy. Po prostu bądź czujny. Okej. Gdzie zacząć poszukiwania? Sam musisz się tego dowiedzieć. Tak czy inaczej, tu go nie znajdziesz. Okej, co od niego chcesz? Czego od niego chcesz? Wysłano go, by zdobył zapasy dla naszych ludzi. Rozmawiamy o wojowniku, tak? Zgadza się. Niby jak mógłby organizować wypady po zapasy. Co najważniejsze, wciąż na niego czekamy. Same modlitwy nam nie pomogą. Okej, nie będę mu na razie mówił, gdzie on jest, bo coś mam wrażenie. Nie zawiedź mojego zaufania. Zrób to, co należy. No mam nadzieję, że jak teraz się przejdziemy tutaj do właśnie tych osób, to będziemy mogli w gruncie rzeczy sobie co nieco dostać płatność. Niech Rawak będzie z tobą. Interesuje cię mój sprzęt? Tak. Tak. Czyli otrzymałeś zezwolenie na handel? Dobrze. Teraz jeszcze przydadzą się kryształki. Jeśli masz ich wystarczająco dużo, ubijemy interes. Okej, pokaż co masz. Pokaż co masz. Z przyjemnością. Okej, co masz ciekawego? Topór wojenny, topór bojowy.
76 obrażeń, no ale 2000 kosztuje. Żelazna tarcza. Redukcja obrażeń, stabilność średnia. Też interesujące. Tylko 560, ale z tego co pamiętacie, już próbowałem walczyć tą tarczą, no i nie do końca był to dobry pomysł. Bełty, strzały. Mamy tutaj coś ciekawego. Tu jest bardzo dobry kapelusz Rebelianta za 3000 aż. Standardowy hełm Morkonów. Okej. Standardowa koszula Morkonów. I standardowe spodnie Morkonów. Okej, interesujące. Co mamy tutaj? Bełty, plany techniczne. No nie, amunicja do działu, plany techniczne też nas nie interesuje zbytnio. Dobra, czyli nie masz nic ciekawego na razie. Okej, handlarz z łomem. Dobrze cię widzieć. Pokaż mi swoje towary. Co masz dobrego? Jasne. Co masz dobrego, jasne. Tutaj nam brakuje już naprawdę nie... Aha, uszkodzony, no dobra. Topór brodaty. Również uszkodzony, topór wojenny również uszkodzony. I uszkodzona żelazna tarcza, czyli nie ma on w sumie niczego ciekawego. Wszystko uszkodzone, no jednak handluje on z łomem, więc w sumie nic dziwnego. Okej, okay, zobaczmy sobie, czy mamy tutaj nowy osądy Tengisa, gdzie przybywa Iwan. Już się z nim spotkałem, więc muszę wrócić i przekonać go do powrotu do groty. Czy na pewno chcę go przekonywać do powrotu do groty, to nie wiem, ale zajmę się tym, bo teoretycznie... Co tutaj jest? Przykazanie Rawaka. Lęk jest bólem duszy, nie ufaj mu, doprowadzi do wiecznego potępienia, jakim jest odrodzenie. O, interesujące. Musimy iść do Zariny i z nią sobie porozmawiać. Dlatego skoczmy i zróbmy to. No, zaczynamy dostawać tutaj coraz więcej zadań. Jak już sobie z nią porozmawiamy, to pewnie dostaniemy nowe zadanie. I wtedy już będziemy mogli... Cześć. I wtedy już będziemy mogli... O, ja miałem iść do góry, a nie na dół. Tędy przejdę, nie przejdę. Rozpoczynam optymalizację systemu. Zalecana analiza środowiska. Okej. Okay. No, analiza środowiska na pewno by mi się przydała, plus jakaś ciekawa mapa, bo jak na razie tutaj nie jestem pewien, jak, którędy, po co, czemu w ogóle tutaj jestem. No ale dobra, przejdźmy się do góry, bo czemu by nie. I zobaczmy, czy jak sobie porozmawiamy z tą parówą, to dowiemy się czegoś nowego. Albo dostaniemy od niej ciekawe zadanie. Chyba, że no teraz przez naszą ostatnią decyzję, nie danie jej tam tych 200 chyba kryształków to było, będzie na nas zła i powie, wiesz co, spadaj. Jesteśmy wybrańcami Rawaka. Jego dręczycielami i dręczonymi. Dobra. Nie gadaj głupot. Wysłał mnie tu Khan. Czego ten niemowa ode mnie chce? Zgodnie z tym, co mówił, przydzielisz mi zadanie. Najwyraźniej coś w tobie dostrzegł. Bardzo rzadko osobiście zwraca uwagę na przybyszy. Mógłbyś posprzątać sanktuarium, albo... Nie zostanę sprzątaczem. To raczej nie będzie konieczne. Przyda mi się ktoś neutralny. Ktoś, kto nie wierzy w Rawaka. Kto przyjrzy się sprawie z innej perspektywy. W czym rzecz? Pewne elementy wywrotowe w grocie próbują zakłócić równowagę. Te jednostki są wyjątkowo ostrożne. Nigdy nie zdradziłyby się przy Morkonie. Okej, okay, o co chodzi? Bo nie rozumiem, jakieś elementy, co? Gdzie niby mam ich szukać? Weź ten amulet. Wywabi ich. Afiszuj się z nim, ale z umiarem. Prawdopodobnie wzbudzisz ich zainteresowanie. Okej. Okay. Co? Zobaczmy. Aha, komu mam go pokazać? Komu mam go pokazać? Gdybym to wiedziała, nie byłbyś mi potrzebny. Przy bramie spotkasz Dymitra i Marata. Uderz do nich. Oni sporo widzą na co dzień. Gosta i jego ochroniarz też są dobrze poinformowani. Możesz też popytać w piwnicy. Okej. Okay. Kogo dokładnie powinienem szukać? Wystarczy ci tyle, że stanowią oni zagrożenie dla równowagi i naszego stylu życia. Okej, okay, czyli to będą chyba moi dobrzy koledzy z tego, co mi się wydaje. Skąd wziąłeś ten amulet? Jeden ze strażników, Marat, znalazł go pod stołem w piwnicy.
Jeśli chcesz, sam go o to zapytaj. Marat. No interesujące. A więc tak, mamy ten amulet. Gdzie on będzie? Musimy się z nim obnosić, więc chyba musimy go założyć, tak mi się coś wydaje. Chyba, że to jest po prostu jakiś taki itemek, którego mamy. Okej, gdzie jest ten amulet? Długo nie widzę. O, duża torba eleksitu. Tu jest ten amulet, przedmiot misji. Amulet, który otrzymałem od Zariny, symbol tajnej organizacji Morkonów. Okej, zobaczmy, skoro jest tutaj tajna organizacja, no to musi być również coś interesującego do roboty. Dobra, teraz dziennik. Mamy wybraną misję wartości Morkonów. Rozmawiałem z Kanem, w zamian za jego gościnę oczekuję, że pomogę jego nadzorcom, Tengisowi i Zarinie, gdy tylko mnie o to poproszą. Dobrze, a więc mamy osąd Zariny i osąd Tengisa. Okej, tutaj musimy się zająć tym Iwanem i przekonać go, by wrócił do groty, a tutaj jest osąd Zariny, więc no dobra. Musimy znowu biegać jak ten królik i w gruncie rzeczy śmigając z jednego punktu do kolejnego, musimy rozmawiać znowu z wszystkimi, co jest dosyć denerwujące, nie oszukujmy się, no ale tak to wygląda. Ty czekaj, przecież znalazłem ten amulet w piwnicy. Jak go zdobyłeś? Lepiej, żebyś miał dobre wytłumaczenie. Dostałem go od Zariny. Co o nim wiesz? Zarina dała ci zlecenie. Nawet nie należysz do Morkonów. Dlatego mnie wybrała. Nie zamierzam podważać jej decyzji. Powiem ci, ile tylko mogę. Piłem sobie z Gostą w piwnicy. Zmierzając do stolika, nadepnąłem na coś twardego. Amulet znalazłem wepchnięty w szparę w podłodze. Oczywiście natychmiast, gdy się zorientowałem, co to jest, poszedłem prosto do Zariny i go jej oddałem. To wszystko? O co ci chodzi? Oczywiście. Odpuść sobie. Przybysz nie powinien mieszać się w nasze sprawy. Zostaw mnie w spokoju, robota czeka. Okej, interesujące. Jakbym mógł, to bym tak naprawdę to mu przypiął, że to on, bo jest naprawdę denerwującym śmieciem. Okej, chciałem ci jeszcze raz podziękować. Chciałem tylko jeszcze raz ci podziękować. Podziękować? Za co? Za pomoc z Kanem. Cała przyjemność po mojej stronie. Tak między nami. Według mnie dasz tu początek wielkim przemianom, tak jak iskra rozpala ogień. Poważnie? Na to liczę. Widzicie, mówiłem wam, że nie jest w porządku. Widziałeś to kiedyś? Amulet? Jasne. Wierza się go na szyi. To prawdy? Podoba mi się. Sprzedasz mi go? Wybacz. Wolałbym go zatrzymać. A po co? Próbuję się dowiedzieć, do kogo należy. W tym ci nie pomogę, ale gdybyś nie znalazł właściciela, chętnie go od ciebie odkupię. Okej, czyli oni nie wiedzą nic. W sumie nie dziwiłoby mnie to, gdyby tutaj ten Dimitr był jednym z tych osób, które są tutaj zaplątane w tą całą, powiedzmy sobie szczerze, sytuację z tutaj tą tajemnym zgrupowaniem. Okej, pójdźmy sobie do Kana? Muszę porozmawiać z Kanem, czy z głosem Kana? Okej. Tengis dał mi pracę. Rozumiem. Wróć, kiedy już wykonasz jego polecenia. Pamiętaj, że Kan nagrodzi cię za twój wysiłek. Okej, na to liczę. Dostałem misję od Zariny. Oczywiście. Zawsze potrzebuję chętnego asystenta. Postaraj się ją zadowolić. Posiada tutaj ogromne wpływy. Okej. Co to ma znaczyć? Chodzi o twoje zadanie dla Zariny? Poleciła mi się dowiedzieć, do kogo należy ten amulet. Rozumiem. Cóż, to twoje zadanie. Nie pomogę ci. Okej, chcę pomówić z Kanem. No w sumie nie chcę, nie mam z nimi nic do obgadania, więc pomińmy sobie tą opcję. A co jest tutaj? Okej, już idę. Sorry. Czekam samą porę. Mogliby się zamontować jakieś drzwi, a nie w gruncie rzeczy. No nieważne. A w gruncie, no rozumiecie. Dobra. Pobiegnijmy dalej. Nie ma co marnować czasu, bo interesuje mnie, czy w końcu skontaktujemy się z tymi, może nie skontaktujemy się, ale porozmawiamy sobie z jakimś tutaj kolegą.
który będzie należał do tego i będziemy mogli wybrać, że nie wtopimy ich, tylko topimy Zarinę. Batulga. A co to takiego? Nigdy tego nie widziałeś? Wygląda na coś związanego z religią. Zarina zna się na tym lepiej. Spytaj ją. Okej, okay, czyli on również nic nie wie. No, w końcu znaleźliśmy ten amulet tutaj w piwnicy, więc pójdźmy do piwnicy i może ktoś tutaj z tych dwóch osób, które tutaj są, będzie nam w stanie pomóc i coś mi się wydaje, że to będzie ten kolega z tyłu tutaj. Nie bez powodu chyba tak się trzyma. Trzyma samego rogu tutaj tego wszystkiego. Dzień dobry, Vlad. Posłuchaj, ja... Ogłuchłeś, nie interesuje mnie to. Aha, czyli z nim nie możemy jeszcze pogadać. Chyba najpierw musimy pogadać sobie tutaj z Gostą i wtedy on nam powie, słuchaj, idź pogadaj z nim. Tengiz mówił, że jesteś w stanie załatwić mi eliksiry uzdrawiające. Mądry facet, proszę, wybierz sobie. Mogę sobie wziąć, co tylko chcę? Czekaj, co? Nie, no, nie za darmo, oczywiście. To nie instytucja charytatywna. Czyżby Tengiz stwierdził inaczej? Rozwalę mu za to nos. Mhm, czemu rozwalił za to nos? I mówi to typ, który całymi dniami zmywa kubki. Mój prawy sierpowy bywa zabójczy. Mhm. Kiedyś na przykład... Proszę, bez anegdot. Nie mam zbyt wiele. To przez te wszystkie walki z tawarskimi barbarzyńcami. Capnij sobie parę takich eliksirów. Jak chcesz, dostaniesz nawet przepis. Na twoim miejscu bym go sobie załatwił. Jeśli znasz różnicę między łokciem a dupą, to i z eliksirami sobie poradzisz. Okej, okay, poproszę przepis w takim razie. Poproszę przepis. Dobry wybór. Proszę. Też tak myślę, dziękuję. A składniki? Na rawaka, rozbój w biały dzień. Dobra, są twoje. Nie brakuje tu niczego? Owszem, twojego sumienia. Lepiej się ciesz, że dostałeś większość potrzebnych rzeczy. Okej, okay, świetnie. Co możesz mi o tym powiedzieć? Ciekawe. Skąd taki amulet wziął się u kogoś obcego? On coś wie. On coś wie. Poznajesz to? To zależy. Chyba kpisz. Starzeje się, pamięć już nie ta. Parę kryształków na pewno by ją ożywiło. Okej, mogę mu albo dać 200 kryształków, albo powiedzieć, że przysyła mnie Zarina. No dobra, boję się tego, że jak powiem mu, że przysyła mnie Zarina i on należy do tej grupki, to powie mi co innego, a jak mu zapłacę, to ujawni mi inną informację. Pewnie tak nie jest, ale i tak wolę nie ryzykować, bo chciałbym do tej organizacji w jakimś stopniu dołączyć, jeżeli się da, więc no powiem, trzymaj. Tak samo jak silny cios, ale wolę dać ci kryształki. Wystarczy? A, oczywiście, przypominam sobie ten amulet. Zbliż się. Marat go tutaj znalazł. To oblicze Krajtona. Oblicze Krajtona? Kim jest Krajton? Cicho, nie drzyj się tak. Naprawdę nie wiesz? Krajton to zakazany bóg. Kiedyś żył w zgodzie razem z Rawakiem. Ale teraz za wiarę w niego, czy choćby rozmowę o nim, można wylądować po uszy w gównie. Wyraźniej jeszcze nie wybili wszystkich jego wyznawców. Okej, okay. Widziałeś, kto go zgubił? Widziałeś, kto go zgubił? A skąd? Miałem tu niezłą tabakę. Ledwo nadążałem z rozliczaniem, nie mówiąc o pilnowaniu bambetli. Co w tym złego? Wiesz, ten, kto go zgubił, raczej nie jest zadowolony. Ten amulet oznacza, że istnieje jakaś grupa ludzi, która ma w dupie wszelką równowagę. A przez to, co po niektórzy, mogą się zrobić nerwowi. Nie mam już pytań. To świetnie, bo chyba jedyne, czego ci nie wyjawiłem, to kolor moich gaci.
Opowiesz mi również o tym? Okej, okay, koniec. Nie wierz we wszystko, co słyszysz. Okej, okay, z tego co... Czemu teraz mamy na mapie jakiś taki dziwny znaczek tutaj? Wiecie co? Mnie by bardzo interesowało. Fortuna sprzyja. Pójdźcie sobie w tą stronę. No i z tego co widzę, nie mamy tutaj niczego do znalezienia. Uspokój się, kolego. Już sobie idę, czyli nie możemy tam wchodzić. Myślałem, że może jak tam wejdę, to znajdę jakieś dowody na to, że może on ma coś z tą grupą do czynienia. Dlaczego teraz na mapie mamy tutaj taki... znacznik. Misja Wolne Drogi. Sługi Rowaka. Gdy wrota groty otwarły się na świat zewnętrzny, przysięgaliście zapełniać nasze komnaty na jego chwałę. Ale ostatnio pojawiły się komplikacje. Zamiast zdobywać przewagę, zaczęliśmy ją tracić. Do oczyszczonych miejsc powoli wracają szkodniki i niższe formy życia. Wypełnijcie wolę Rowaka i rozprawcie się z tą zarazą. Zacznijcie od bram na południu, cichy obserwator. Wyeliminuj złomiarzy. Okej, okay, tu jest strażnik, tu jest kolejny strażnik. Tutaj również, a tutaj będzie chyba jakaś osoba. Marika. Cześć. Odnalazł otchłań. Sprzedaję to i owo. Zerknij, jeśli masz pieniądze. Oczywiście, o ile wolno ci handlować, ale to dla ciebie żadna nowość. Marny wybór, ale lepsze to niż nic. Okej, okay, skąd bierzesz towar? Skąd bierzesz towar? Od naszych wojowników. Większość łupów przekazują społeczności, ale część zachowują na sprzedaż. A to, czego nie uda się spieniężyć, ląduje tutaj. Okej, okay, więc pohandlujmy, zobaczmy, co masz ciekawego. Pohandlujmy. Rozejrzyj się. Okej, okay, prosta koszula rebelianta, nic interesującego. Eliksiry uzdrawiające. Smażone szczurze mięso. Interesujące. Paczka papierosów. Okej, okay, nic ciekawego. Zapewne zaraz mnie wygoni, jak w ogóle tutaj wejdę. No, chyba tak, już chyba szła. Okej, okej, okay, spokojnie, spokojnie. Będę się pilnował. Ciekawe jest to, że z nią jeszcze w ogóle nie rozmawialiśmy. Tutaj są tylko i wyłącznie Morconi. Chwila. Znalazłeś podobno pewien amulet. Zależy, kto pyta. Zależy, kto pyta. Nazywam się Iwika. A teraz przyznaj, że go masz. Dostałeś go od Zariny i starasz się ustalić, do kogo należy. Chodź ze mną. Lepiej, jak pomówimy na osobności. Okej, okay, interesujące. Czekaj, co to jest? Przykazania Rowaka. Prawdziwa siła bierze się z odporności i wytrzymałości na ból istnienia. Okej. Okay. Chodź, porozmawiajmy na osobności. Miejmy nadzieję, że ona należy do tej grupy i będzie nam w stanie ujawnić, kto to jest. O. Przejdźmy do rzeczy. To nie jest twój amulet. Wezmę go od ciebie, ale Zarinie zgłosisz jego kradzież. Ile sobie za niego życzysz? Najpierw odpowiedz mi na kilka pytań. Mogę zaufać tobie i tej maszynie? Nieprawidłowy parametr. Zaufać. Doprecyzuj zapytanie. Ach, to znaczy... oczywiście. Proszę, byś powstrzymał się przed kopiowaniem lub udostępnianiem zapisów niniejszej interakcji osobom trzecim. Przetwarzam zapytanie. Proces zapisu został tymczasowo wstrzymany. Dobrze. A co z tobą? Mogę na ciebie liczyć? Okej. Okay. Oby, bo inaczej z amuletu nici. Wciąż pozostaje pytanie, czy mogę ci zaufać. Wciąż pozostaje pytanie, czy mogę ci zaufać. Mówili mi, żeby nie puszczać cię żywcem, ale nie skorzystałam z ich rady. Nie każ mi tego żałować. Chyba powinniśmy nabrać co do siebie pewności. Nie należysz do Morconów. Zaspokoję twoją ciekawość. Ale jeśli zechcesz nas w jakiś sposób oszukać, to będę musiała cię zabić. Okej, okay. Kim jest ta reszta? Kim jest ta reszta?
Jesteśmy wyznawcami Krejtona. Działamy w sekrecie, w samej głębi podziemia. Gdyby radykałowie nas wytropili, poddaliby nas torturom, a potem zabili. A kłusownicy? Oni i radykałowie to jedna banda. Przynajmniej większość z nich. Ścigają nas, bo zagrażamy ich filozofii życia. Kiedy grota się otworzyła, powróciły do niej zamierzchłe, zapomniane idee. Traktują nas jak zagrożenie. Obawiają się, że kiedyś ich obalimy. Cóż to byłby za dzień? Okej. Naprawdę wierzysz w tego całego Krejtona? Oczywiście. To jednak nie tylko bóstwo, lecz także inspiracja. Ucieleśnienie pokoju, niezależności i wolnej woli. Rozumiesz? Morkoni nie zawsze byli tacy brutalni. Czciciele Rawaka dawno już zapomnieli o tych pradawnych przekazach. Ale my wciąż je pamiętamy. Kiedyś przypominaliśmy ludzi spoza groty. Nikogo nie więziliśmy, ani nie katowaliśmy. Nie zadawaliśmy sobie bólu. Nie odprawialiśmy rytuałów krwi. My nadal wspominamy te czasy, nawet jeśli inni całkowicie wyparli je z pamięci. Okej, czyli z tego co rozumiem, to jest to teoretycznie również wiara, no ale taka, mówiąc sobie szczerze, dobra wiara. Przepraszam. O co chodzi z tym amuletem? Okej, jeżeli o to chodzi, to na pewno chyba zacznę z nią współpracować, no bo jednak wiara Morkonów, sami słyszeliście tego kolegę z poprzedniego chyba odcinka to było, który mówił, że szykuje się na tak naprawdę otwarty konflikt, a tylko brakuje im siły militarnej. No a tego jak najbardziej chciałbym uniknąć, bo tutaj ten Magalan jednak już wystarczająco wojny widział. Więc o co chodzi z tym amuletem? O co chodzi z tym amuletem? Historia amuletu Krejtona sięga kilku wieków wstecz. Otóż kiedyś istnieli dwaj bogowie, Rawak i Krejton. Kiedy założyliśmy grotę, aby schronić się przed kometą, walczyli o władzę nad naszym ludem. Rzecz jasna, ostatecznie zwyciężył Rawak. Wygnał Krejtona z Królestwa Morkonów i ustanowił przykazania, których Morkoni przestrzegają do dziś. Przykazania równowagi. Teraz już pojmujesz, o co toczy się gra. Dzierżysz o to przyszłość wszystkich Morkonów. Nie wolno dopuścić, by wieści o rosnących w siłę wyznawcach Krejtona dotarły do Zariny i jej radykałów. Okej, z tym się jak najbardziej zgodzę. Co do tego amuletu... Okej, co zamierzasz z nim zrobić? Okaż przychylność Krejtonowi, dostarczy amulet Zarinie. Nie. Zapytajmy się jeszcze tylko, co zamierza ona zrobić. Co zamierzasz z nim zrobić? Zaufałam ci. Teraz twoja kolej. Przekaż mi amulet, a ja zdradzę ci nasze plany. Okej, proszę bardzo, weź to z powrotem. Proszę, weź go. Dziękuję. Szczerze mówiąc, zastanawiałam się, czy nie doniesiesz na nas, Zarinie. Teraz stałeś się jednym z nas. Czy ci się to podoba, czy nie? Okej. Nie zawiedziemy cię. Wspólnie będziemy walczyć o lepszą przyszłość. Okej, kozioł ofiarny i Wiki. Misja, kozioł ofiarny? Uff. Do czego mnie potrzebujecie? Przydałaby nam się pomoc kogoś takiego jak ty. Z zewnątrz. Powinniśmy się postarać, by Zarina przestała nas szukać. Wypada, by historia amuletu skończyła się jak należy. Mimo to Zarina nie spocznie, dopóki kogoś nie ukaże. Wiem o tym. Marat. Czyli chyba tak się nazywał, Marat. Ten przy bramie. Tak, to jedyny sposób. Ktoś musi zapłacić. O ile się da, obarczymy winą jakiegoś kłusownika. Nie radykała? Nie. Zarina od razu zwietrzyłaby podstęp.
Okej, co zakłada plan? Co zakłada plan? Trzeba znaleźć kogoś, komu podrzucimy amulet. Kogoś, kto nie oddaje czci Krajtonowi, ale kto zdaniem Zariny mógłby zachować taki drobiazg z głupoty. W kwaterach mieszkalnych żyje handlarz obracający kradzionym towarem. Podłożymy mu amulet i powiadomimy Zarinę. Wtedy ona natknie się zarówno na amulet, jak i całą kontrabandę. To raczej wystarczy, by ją przekonać, że nikt nie spiskuje przeciwko Rawakowi. Okej, bardzo interesujące. Czy to ja mam podłożyć amulet? Czy to ja mam podłożyć amulet? Nie. Ja się tym zajmę. Ty za bardzo się wyróżniasz. Mieszkam tu i konstruuję małe roboty. Każdy mnie zna i nie zwraca na mnie uwagi. Potrafię wmieszać się w tłum. Ty natomiast naprowadzisz Zarinę na właściwy trop. Pójdź do niej i powiedz jej tak. Kiedy przechadzałeś się między kwaterami mieszkalnymi, skradziono ci amulet. W piwnicy podsłuchałeś, jak dwóch mężczyzn rozmawia o jakimś paserze. Nie pamiętasz, jak wyglądali. Było ciemno. Wszystko jasne? Mam pójść do Zariny i zgłosić jej kradzież amuletu? A potem dodać, węsząc za złodziejem, przypadkiem usłyszałem w piwnicy pogawędkę dwóch ludzi o handlarzu kradzionym towarem. Poradzę sobie. Świetnie. Szpiedzy Zariny są wszędzie. Nie minie dużo czasu, zanim namierzy kombinatora. Ty od razu skieruj się do Zariny i działaj zgodnie z ustaleniami. Ja w międzyczasie ukryję amulet. Pogadamy, jak wrócisz. Okej, interesujące. No dobra, możemy w sumie lecieć już od razu do tej Zariny, Kariny. Więc czemu by nie? Bardzo mnie to interesuje, co się tutaj wydarzy, ale ja już widzę, że znowu nagrywamy dosyć długo. Naprawdę czas tutaj leci jak masakrycznie szybko. Dlatego dokończymy sobie tę misję w następnym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, wiecie co zrobić. Widzimy się już w następnym. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!